Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w pierwszym gameplayu z gry Borderlands Game of the Year Edition, czyli zremasterowanej wersji produkcji wydanej pierwotnie w 2009 roku. Z kolei za kilka miesięcy na rynku ukaże się trzecia część serii Borderlands i trochę z tej okazji twórcy postanowili dostarczyć nam zremasterowaną wersję jedynki, która teraz ukazała się 3 kwietnia bieżącego roku i mamy tę zremasterowaną wersję dostępną na PlayStation 4, Xbox One, a także na PC-tach. Ja będę tutaj grał na PlayStation 4 Pro i pokażę wam ten tytuł w ramach 3 gameplayów, a więc nie będzie to pełnoprawna seria Zagrajmy Wy. Jednak w tych 3 materiałach chciałem wam pokazać po prostu dość rozgrywki, abyście mogli ocenić, jak ta zremasterowana wersja wygląda. Ja nie ukrywam, że swego czasu grałem całkiem sporo w pierwszą część Borderlands, czy to na PC-cie, czy to na PlayStation 3, ale teraz odpalam po raz pierwszy tę zremasterowaną wersję wraz z wami, więc zobaczymy sobie, jak to działa. Jeśli ktoś z was nie wie, czym jest właściwie seria Borderlands, to wspomnę tylko, że mamy tutaj do czynienia z taką mieszanką pierwszoosobowej strzelaniny i elementów RPG-owych. No i zobaczycie za chwilę, jak to będzie się prezentować. Ja już zbyt mocno nie przedłużam, tylko od razu przejdziemy sobie do gry. Pominę tutaj filmy wprowadzające, żeby może nie spoilować tym osobom, które jeszcze jakimś cudem w Borderlands nie grały. Skupię się na samej rozgrywce, a zaczniemy sobie od wyboru postaci. A wybieramy sobie jednego z 4 bohaterów. Może to być żołnierz Roland, który specjalizuje się przede wszystkim w wykorzystaniu karabinów szturmowych czy też strzelb. Dodatkowo mamy łowcę Mordekaja. On najlepiej sobie radzi z karabinami snajperskimi i rewolwerami. Jest też mięśniak Brick, który świetnie czuje się z różnego rodzaju wybuchowymi rodzajami broni, na przykład wyrzutnia rakiet. No i mamy również Lilith, czyli kobietę, która z kolei preferuje różnego rodzaju broń, która może albo podpalać, albo chociażby zatruwać, czy też razić prądem. I każda z tych postaci ma swoją specjalną umiejętność, na przykład żołnierz posiada wieżyczkę, którą możemy wyrzucać i ona też atakuje przeciwników. Ja się właśnie na żołnierza zdecyduję, bo on mi tutaj najbardziej zawsze pasował. No a sam wybór 4 postaci jest też nieprzypadkowy, bo całą grę można przejść samotnie lub też w trybie kooperacji, maksymalnie właśnie do 4 graczy. I to, co mi się bardzo podoba w tym remasterze, to fakt, że na konsoli można też zagrać w kooperacji na podzielonym ekranie nawet do 4 graczy. Wcześniej w oryginalnej wersji na PS3 czy na Xboxie 360 był też split screen, ale tylko maksymalnie dla 2 osób, a tutaj nawet dla 4, więc też fajnie, że oprócz trybu online, całkiem oczywistego w dzisiejszych czasach, postarano się również o dopieszczenie tego split screena, żeby można było sobie zasiąść nawet we 4 przed jednym telewizorem i pograć. No ale dobra, wybiorę żołnierza i za chwilę widzimy się w trakcie samej rozgrywki. Po krótkim wprowadzeniu, którego już wam nie pokazywałem, trafiamy na pustkowia i główna oś fabuły toczy się wokół tematu mitycznej krypty, która skrywa nieprzebrane bogactwa i nasz bohater chce się do tej krypty dostać, tak jak i wiele innych osób. Ogólnie fabuła w pierwszej części nie jest jeszcze jakaś zanadto rozbudowana. Myślę, że dopiero od drugiej odsłony tak naprawdę seria pokazuje pazurki, również jeśli chodzi o fabułę. Jedynka bardziej właśnie wprowadzała nas do tej serii. Fajnie na pewno do niej wrócić, przynajmniej dla mnie, bo jakoś tak też darzę tą jedynkę sentymentem, mimo że jest właśnie najmniej, powiedzmy, rozbudowana fabularnie, ale przyjemnie się po prostu tutaj biega i strzela. No bo nie ukrywajmy, że jest to przede wszystkim strzelanina, aczkolwiek z elementami RPG-owymi. I tak, nie dziwcie się, że ja teraz nawet otwieram sedes i szukam jakichś rzeczy, bo
Eksplorowanie w tej grze również jest bardzo istotne. Zbieramy tutaj nie tylko jakieś śmieci, ale przede wszystkim amunicję i pieniądze, które później możemy wykorzystać na zakupy. A jeśli się postaramy, to możemy nawet znaleźć na przykład taką skrzynię, która zawiera nową broń. I proszę bardzo, mamy SMG, jest też pistolet, od razu też mamy samouczek i statystyki, to jest też ważne bardzo, bo wiadomo, że gra ma elementy RPG-owe, więc każda broń ma również swoje statystyki. Tak samo nasz bohater będzie się rozwijał z czasem, mamy ekwipunek i tutaj właśnie mamy umiejętności. Muszę na razie poczekać na to, aż rozwinę sobie postać na tyle, żeby chociażby mieć tą podstawową umiejętność żołnierza, czyli wypuszczanie wieżyczki, a dalej będziemy mieli inne zdolności, które tutaj są widoczne. Na pewno też widzicie, że gra jest dostępna w angielskiej wersji językowej. Trochę żałuję, to znaczy mi akurat to szczególnie nie przeszkadza. Nie jest to dla mnie najbardziej istotne, bo po angielsku też sobie spokojnie poradzę, ale po prostu szkoda mi tego. Dlatego, że myślę, że gdy gra była po polsku, to więcej osób w naszym kraju też by się nią zainteresowało. A warto powiedzieć, że pierwotna wersja gry na PC-cie była dostępna właśnie w polskiej wersji językowej. Mieliśmy polskie napisy, na konsolach też było po angielsku, ale tutaj już remaster nawet na PC-cie jest dostępny tylko po angielsku, więc troszkę szkoda. Step right up! This is the new U Station! When you use this device, your DNA profile is automatically identified and stored. Please activate the new U Station now. Tutaj mamy Claptrapa, robocika bardzo charakterystycznego też dla tej serii, który niejednokrotnie będzie nam towarzyszył. Zresztą takich robotów jest więcej. No i tutaj na początek możemy sobie dostosować postać, wybrać imię. Ja tutaj pozostanę przy Rolandzie. I remaster w ogóle dodał opcję zmiany też twarzy, bardziej akcesoriów. Tego w podstawowej wersji nie było, z tego co pamiętam. No i też możemy ewentualnie pozmieniać sobie kolorki. Tutaj jeśli chodzi o nasze ubranie. No dobra, teraz to też nie jest najbardziej istotne. Później się też pojawia opcja resetowania punktów umiejętności. Na razie zatwierdzamy to. Excellent! Now that your DNA is registered, you have the best in horrific death and dismemberment insurance. Should an unfortunate fatal incident occur, your new you will appear at the nearest station. Now we can head into the peaceful town of Firestone. Follow me. Claptrap to w ogóle jest ciekawa postać, która wiąże się z różnymi gagami w tej serii. Przyjemnie się go zawsze słucha, jeśli lubi się ten rodzaj humoru. I'm over here! O, Claptrap się przestraszył, bo bandyci zaczynają szturmować to miejsce. O ile jeszcze wprowadzenie jest bardzo spokojne, no to za chwilę zaczniemy sobie też i strzelać, przyjmować questy, wykonywać właśnie jakieś zadania, zdobywać punkty doświadczenia, rozwijać swoją postać. Na tym to wszystko tutaj będzie polegać. Wyskakuj. Are they gone? Whew. Those bandits really have it in for us Claptraps. Using us as target practice is not part of our programming. And open! Yes! No dobra, możemy od razu działać. Mamy bandytów. Początkowa broń jest oczywiście słaba, ja też mam pierwszy poziom doświadczenia. Wrogowie też są opisani poziomami doświadczenia. Jak widzicie, pojawiają się paski zdrowia, jak namierzamy danego przeciwnika. I obok nazwy konkretnego oponenta mamy też liczbę, która wskazuje właśnie poziom doświadczenia. Więc tutaj te elementy RPG-owe są też na tyle ważne, że trzeba kontrolować, który my mamy poziom doświadczenia i który level mają nasi przeciwnicy, bo jeśli zbyt mocno nas przewyższają poziomem, no to ciężko będzie oczywiście ich pokonać. To jest taki charakterystyczny system dla chociażby action RPG-ów. W ogóle często o Borderlands mówi się, że jest to takie Diablo w trybie FPP.
I coś w tym jest niewątpliwie, bo podobnie jak w Diablo, też losujemy sobie niejednokrotnie skarby, które zdobywamy. I w zależności od szczęścia może nam wypaść coś, co nam bardziej podpasuje albo mniej. Ten się próbuje dobijać, ale chyba mu przeszkodzimy. Dobra, udało się. No właśnie, Claptrap nam mówi, że w takich skrzyniach możemy coś znaleźć przydatnego. Czyli właśnie nową broń. Tutaj akurat pistolet. Wow! That looks like it could do some damage. Okay, let's get this gate open. Dobra, on będzie próbował otworzyć bramę, ale ja jeszcze zerknę sobie na chwilę do ekwipunku. Szkoda, że nie mam żadnej strzelby, bo akurat Roland najbardziej się właśnie specjalizuje w karabinach szturmowych i strzelbach. A strzelby mi tutaj na razie brakuje. Oczywiście każdego rodzaju broni możemy używać, ale jeśli zobaczycie na te umiejętności tutaj, to faktycznie widać, że tu na przykład możemy rozwijać sobie strzelanie ze strzelby, gdzieś indziej z karabinu szturmowego, więc warto to mieć na uwadze, również przy wyborze uzbrojenia. No i tutaj też widzicie poszczególne statystyki każdego rodzaju broni. Nie wiem, czy tutaj zamiast SMG nie wziąć sobie na razie pistoletu. Ten ma największe obrażenia, tylko że potrzebujemy czwartego poziomu, żeby w ogóle z tego korzystać. Niestety, na razie tutaj za wcześnie. Tutaj z kolei większe obrażenia, ale gorzej z celnością. No dobra, na razie zostańmy przy SMG. Teraz i tak korzystam z karabinu szturmowego. No właśnie, bramy może nie otworzył, ale przejdziemy tędy. Przy okazji uczymy się również kucać w tej grze. Co nieraz może się przydać. Przeskakiwanie nad obiektami. Biedny Claptrap jak panikuje, jak widzi tych bandytów. Ale my sobie poradzimy. A przynajmniej miejmy taką nadzieję. Dobra, bo idzie następny. Ja też nie mogę na razie przesadzać, dlatego że na początku nie mam nawet tarczy. Później ulepszymy sobie postać na tyle, że dostaniemy tarczę, która się będzie regenerować. A w tym momencie mam tylko zdrowie. A też brakuje mi chyba apteczek. Patrzcie, jak się trzęsie ze strachu. To jest po prostu genialny ten robocik. To trochę tak, jakby jeszcze tutaj byli jacyś przeciwnicy. Może się zaraz na nich natkniemy. Ale kurde, no od razu kusi mnie, żeby oczywiście wszystko tutaj eksplorować, ale muszę trochę powstrzymywać te zapędy, bo jednak wolałbym pokazać wam więcej lokacji, niż może przeczesywać absolutnie każdy zakamarek. Więc jeśli zauważycie, że coś tutaj omijam, to robię to bardziej celowo. Dobra. Lecimy w takim razie dalej. Amunicję mimo wszystko warto zbierać. Dobra. Ktoś jeszcze? Tam mamy następnego. A to weźmy SMG dla odmiany. Proszę. I mamy drugi poziom. Wbiliśmy na drugi level. Super. Od razu jest informacja, że wtedy automatycznie uzupełnia nam się również zdrowie. Poza tym, tak samo, zwiększa się maksymalna ilość zdrowia. A to była Guardian Angel, czyli nasz anioł stróż, który się z jakiegoś powodu do nas cały czas odzywa w trakcie całej gry. Nie będę tutaj może zbyt wiele zdradzał na ten temat, ale też zauważyłem, że w remasterze troszkę inaczej ona wygląda. W ogóle jest trochę zmian, o których jeszcze nie wspomniałem w tym remasterze. Może zaraz o tym opowiem. Na razie jeszcze podejdźmy tutaj. Attention, citizen of Firestone! There is no cause for alarm! This new visitor has resolved the problem! Well, shoot, I thought I was a goner that time.
Damn bandits won't leave us alone. Had to lock the place up tight. I'll let you in. Come on. Damn it. Blasted circuits are on the fritz again. Give it a go from the switch out there, would you? No właśnie, i tutaj przyjmujemy pierwsze zadanie. Odezwał się do nas niejaki Dr. Z i zawsze jak będziemy rozpoczynać questa w tej grze, to się pojawia taki ekran, który daje nam pewien opis tego, co musimy zrobić. Akceptujemy oczywiście zadanie fabularne. Now that you've selected a mission, you will notice that a new icon has appeared on your heads-up display. That's a waypoint. The waypoint will tell you where you need to go, depending on what mission is currently active in your mission log. No właśnie, Claptrap nam tutaj dokładnie też wyjaśnił, że jak mamy aktywowanego questa, to od razu się pojawia taki swego rodzaju diamencik, ikonka na kompasie i w ogóle w świecie gry, która pokazuje, gdzie mamy się udać, żeby zaliczyć dany cel misji. W tym przypadku musimy otworzyć przejście, aby pogadać się z doktorem Zedem, który się do nas odezwał. Więc to będzie tutaj. Mamy tę ikonkę. A oto i doktor Z. Tak jest. I zawsze to charakterystyczne przedstawienie danej postaci. What do you want? Spit it out. I keep the medical equipment working, more or less. I proszę bardzo, pogadaliśmy z doktorkiem, wykonaliśmy to proste zadanko. Za chwilę przyjmiemy kolejne. Mamy dla doktorka załatwić skagi, czyli takie kreatury, które tutaj występują w tym świecie. Od razu nam się pojawia znacznik na mapie i tutaj w świecie gry. No i widzicie, tutaj też mogę sobie przeszukać na przykład szafki, zebrać trochę pieniędzy, które później wykorzystamy na zakupy. Zdecydowanie warto to wszystko przeszukiwać. Tutaj w ogóle więcej jest takich skrzyneczek. Please follow me and I'll open the gate for you. Nie będę już tych skrzyneczek wszystkich tutaj otwierał. Idziemy za Claptrapem, który chce nam otworzyć bramę, żeby wydostać się na zewnątrz. I wtedy będziemy mogli załatwić te skagi. No, lecimy, lecimy. No i niestety. Niestety biedny Claptrap oberwał, więc teraz musimy sobie poradzić z tymi bandytami. Rozwalimy ich szybko, a później naprawimy Claptrapa. Jeszcze jeden. Dobra. Looks like he got under nine toes skin. Don't worry, he'll get what's coming to him. Czekajcie, bo tu jest apteczka, ale nie mogę jej zabrać, mimo że mam miejsce w plecaku, bo to jest chyba akurat apteczka, która od razu jest używana, ponieważ mam pełne zdrowie, no to nie mogę z tego skorzystać. No i co? Musimy pomóc Claptrapowi. Dokładnie, czyli tak. Najpierw musimy sprawdzić, co mu jest. That little robot is hurt. He isn't going to last very long without attention. Why don't you look around for something to fix him up? No i nasz anioł stróż się odezwał, czy odezwała. Powiedziała nam, żebyśmy zabrali zestaw naprawczy, który jest dziwnym trafem zaraz obok i teraz naprawimy naszego robocika. Good as new, I think. Am I leaking? He seems to be okay. Now is the time to get moving and play your part in the journey to come. Kurczak, ja uwielbiam tę gierkę. Tak się fajnie w to gra po prostu. Przyjemnie, niezwykle. Dobra, mamy skaga. Jak otwiera paszczę, to wtedy jest bardziej narażony na ataki. Wtedy zadajemy krytyczne obrażenia.
Też widzicie te elementy RPG-owe, że nawet jak trafiamy w przeciwnika, to jest informacja, ile obrażeń zadajemy. Dobra. Załatwiliśmy 5 skagów i od razu doktor Z się odezwał, że zrobiliśmy już co było trzeba, więc wracamy do doktorka. Powiadomimy go o wykonanym zadaniu, przyjmiemy oczywiście nagrodę i dowiemy się, co robić dalej. Tutaj nie mogę zabrać. W ogóle też w tym remasterze fajną rzecz dodano, bo w oryginale trzeba było podejść do amunicji i wcisnąć kwadrat w przypadku PS3 wtedy i dopiero zabieraliśmy. A tutaj w remasterze wystarczy przejść przez amunicję i ona automatycznie się podnosi, no chyba że mamy pełną ilość, że tutaj na przykład nie mogę sobie zabrać więcej. Ale naprawdę też to usprawnia nam grę, jeśli automatycznie się wszystko podnosi. Znaczy może nie wszystko, ale właśnie amunicję jak najbardziej. I might not have a med school degree, but when you get shot, you'll be happy I'm here. Dobra, od razu kolejne zadanko czeka. A, mamy teraz zabrać sobie coś, co pozwoli nam odświeżyć pewien automat. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Musimy po prostu włączyć zasilanie tutaj. To są takie automaty, przy których możemy sobie coś kupować. Akurat w przypadku tego automatu chodzi o kupowanie na przykład apteczek czy też tarczy. I właśnie tutaj będziemy chcieli kupić sobie tarczę. I to będzie absolutna podstawa w trakcie naszej przygody. Tutaj informacja, że można sobie w każdej chwili też zajrzeć na mapkę. Taka jest mapka. I właśnie w remasterze też dodano minimapę w prawym górnym rogu, która wygląda jak w Borderlands 2. Co też jest dużą pomocą, trzeba przyznać. To jest kolejna z takich większych zmian. Minimapa, automatyczne podnoszenie amunicji, oczywiście poprawiona oprawa graficzna itd., itd. Dobra, tutaj jest zasilanie, którego potrzebowaliśmy, ale uwaga na skagi, bo nagle mnie tutaj zaatakowały. SMG się też nieźle spisuje. Dobra. Po lewej stronie ciągle informacje takie samouczkowe. Żebyśmy pamiętali o tym, że wciąż mnie ten znacznik prowadzi do celu danego questa. No i teraz podchodzimy do tamtego automatu, o którym wam mówiłem. Włączymy zasilanie i wtedy będziemy mogli zrobić małe zakupy. To będzie tutaj. Dobra, jest zasilanie, od razu się odpaliło. I tutaj możemy właśnie wykupić sobie apteczkę, różne rodzaje, albo taka apteczka, która szybko uzupełnia 20 punktów zdrowia. Od razu się jej używa, jeśli się ją podnosi. Albo apteczka do ekwipunku, że używamy ją w dowolnym momencie właśnie z poziomu ekwipunku. Ona z kolei przez 10 sekund regeneruje nam tak stopniowo 60 punktów zdrowia. Ale my teraz potrzebujemy tarczy. Niby 4 sztuki, ale każda taka sama. I dostaniemy 50 punktów tarczy. I w sytuacji, kiedy oberwiemy, to jeśli odczekamy ileś sekund, to w ciągu 8 sekund nam się tarcza w pełni zregeneruje. Takie są tutaj statystyki podane. Tutaj w ogóle też mamy specjalną ofertę na jeszcze lepszą tarczę. Ale niby mnie na to stać, ale nie wiem, czy ja chcę w tym momencie to inwestować. Weźmy standardowe, na początek wystarczy. A właśnie, mamy teraz tarczę i jest to, co mówiłem wam wcześniej, tutaj opisane. Dostałem nawet trofeum. If you're going to ever find the vault, you'll need the aid of the people. Helping Dr. Zed with his nine toes problem is a good move. Cały czas nasz anioł stróż tutaj nam doradza w tym momencie. Doradza nam tyle, żebyśmy pomagali doktorkowi Zedowi, bo on z kolei ma problem z dziewięciopalczastym. Jest to taki bandyta,
który tutaj grasuje. I pewne jest, że jeśli pomożemy doktorkowi w rozprawieniu się z dziewięciopalczastym, no to on też jakoś nam się powinien odwdzięczyć. Dobra, teraz naszym zadaniem jest załatwić 8 bandytów tutaj na tych terenach, więc 2 już wyeliminowałem. Zajmijmy się kolejnymi. Widzicie też, że mamy zmienne pory dnia i nocy. Zaczynaliśmy za dnia, teraz już mamy noc. Od razu widoczność mniejsza, ale poradzimy sobie spokojnie. I teraz patrzcie, najpierw tracę tarczę, a nie zdrowie. Widzicie to w lewym dolnym rogu ekranu. I w sytuacji, kiedy nie obrywamy przez ileś sekund, to nam się tarcza uzupełnia. Proszę, widzicie, teraz do 50 punktów się uzupełniło. Więc tak to tutaj działa. Oczywiście z czasem będziemy kupować sobie coraz lepszą tarczę i będzie to jeszcze lepiej nas chroniło. System RPG-owy po prostu. Im dłużej gramy, tym lepsi się stajemy, także jeśli chodzi o statystyki, i tym też na więcej możemy sobie pozwolić przy okazji. Więc o tym trzeba tutaj pamiętać. No, bo na razie to z SMG więcej korzystam niż z karabinu szturmowego, ale podoba mi się ten celownik. Później oczywiście zdobywamy na tyle dużo różnych rodzajów broni, że naprawdę mamy z czego wybierać i każda broń się charakteryzuje czymś innym. Jedna może mieć celownik, inna nie. Jedna może szybciej strzelać, inna wolniej. Mogą też być inne rodzaje celności danej pukawki. No i oczywiście różnią się też obrażeniami, co jest najbardziej jasne. Wracamy teraz do doktorka, poinformujemy go, że bandyci zostali wyeliminowani i na tym będę powolutku kończył ten pierwszy materiał poglądowy. Planuję nagrać wam 3 gameplaye z tej gry, więc możecie się spodziewać jeszcze 2 następnych. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy graliście w Borderlands pierwotną wersję lub też w remastera. Jeśli tak, to jakie są wasze wrażenia? Ja, tak jak już wcześniej mówiłem, takim sentymentem darzę tę grę, mimo że ma na karku dopiero, jakby nie patrzeć, 10 lat. Dla mnie to jest jeszcze niewiele, biorąc pod uwagę, że grałem już w gry, które mają na karku dużo więcej, ale fajnie się wraca do tej produkcji. Dobra, zadanko wykonane, mamy nagrodę w postaci punktów doświadczenia i pieniędzy. I od razu kolejne zadanko przyjmujemy, żeby zapoznać się z niejakim TK Bachą i znajdziemy go całkiem niedaleko stąd. Ja już to prawdopodobnie zrobię poza nagraniem, to znaczy planuję wykonać parę questów teraz poza nagraniem, żeby w drugim odcinku pokazać wam już nieco dalszy etap rozgrywki, aczkolwiek nadal z samego początku gry, tak żeby móc wam też w kolejnych materiałach pokazać chociażby wykorzystanie tej wieżyczki. A dodajmy, że każda postać ma co innego. Na przykład tamten mięśniak, którego pokazywałem wam na początku, ma taką umiejętność, żeby włączyć tryb berserkera i wtedy zadaje ogromne obrażenia swoimi pięściami. Z kolei na przykład Mordecai wypuszcza swojego ptaka, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale ten właśnie ptak, czy to jest orzeł, to nie wiem, już nie pamiętam, ale on atakuje przeciwników. I jest jeszcze Lilith, która, z tego co pamiętam, chyba może włączać niewidzialność od czasu do czasu i wtedy zaatakować wrogów z zaskoczenia. Mi tutaj najbardziej pasuje żołnierz, dlatego też na niego się zdecydowałem. Tak więc to by było na tyle z mojej strony. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten pokazowy gameplay wam się podobał. I czekam również na wasze komentarze z waszymi wrażeniami na temat Borderlands Game of the Year Edition. Cześć!